Słuchajcie, witajcie. Tym razem znajduję się na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie. Najsłynniejsze skrzyżowanie w Warszawie od XVIII wieku. Dwie najsłynniejsze arterie. Tutaj za moimi plecami był budynek pierwszy Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem oczywiście Giełda Warszawska, ale to miejsce szczególne. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Niemcy atakują Polskę. Do 10 września już są u bram Warszawy. Rozpoczyna się walka o stolicę. W okolicach Wawrzyszewa pod Warszawą 17 września ginie mój dziadek Adam Zakwija, żołnierz 4 kompanii 61 pułku piechoty. 27 września, wczoraj mieliśmy rocznicę 85, powstaje Służba Zwycięstwa Polsce oraz konspiracyjna odmiana harcerstwa, czyli Szary Szereg. Ale tutaj, w tych miejscach, gdzie znajdują, gdzie jest teraz skrzyżowanie, było bardzo dużo barykad. Służba Zwycięstwa Polski postanawia przygotować się do zamachu na kolumnę niemiecką. Zostaje tutaj zaminowana jedna z tych barykad. Sprowadzono tutaj pół tony materiału wybuchowego. I co się dzieje? Ci oficerowie z najbardziej tajnej komórki nie mają zielonego pojęcia, kto tutaj może przyjechać, ale liczą, że ktoś ważny. Okazuje się, że 5 października 1939 roku na Okęciu ląduje nie kto inny jak Adolf Hitler. Adolf Hitler przesiada się do swojego trzyosiowego Mercedesa, tego samego, który poruszał się w okolicach Koronowa w pierwszych dniach września 1939 roku i jedzie ulicami. Niestety od rana cały Nowy Świat, całe Aleje Jerozolimskie są obstawione przez żołnierzy niemieckich, a dokładniej przez Waffen-SS Sturmstaffel, tą najbardziej taką elitarną wśród elitarnych jednostek, Adolf Hitler. Żołnierze stoją co 2 metry. Adolf Hitler przejeżdża Nowym Światem, przejeżdża obok tej barykady, nie ma eksplozji. Przypuszcza się, że gdyby to eksplodowało, to całe to skrzyżowanie zostałoby podniesione do góry. Pół tony materiału wybuchowego. Dlaczego nie doszło do eksplozji? Są 2 hipotezy. Pierwsza hipoteza mówi, że zabrakło łączności i ktoś gdzieś zakłócił ten cykl i nie było zgody na to, żeby dokonać tego zamachu, a szczególnie na Hitlera, obawiając się represji ze strony niemieckiej. Druga, że po prostu Niemcy przez to, że od wczesnych godzin porannych zablokowali te miejsca, uniemożliwili konspiratorom dotrzeć do miejsca, gdzie był ładunek wybuchowy, gdzie był nacisk na ten ładunek, który spowodował iskrę. Ale tak naprawdę to 7 marca 1939 roku Hitler mógł tutaj stracić życie. Ten największy zbrodniarz, albo jeden z 2 największych zbrodniarzy XX wieku, miał niesamowite szczęście. Uniknął kilkudziesięciu zamachów. Ten tutaj z Warszawy był jednym z nich. Pozdrawiam, czuwaj.